Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór w Duchowym Espresso. Posłuchajmy dzisiejszej historii. Pewien dyktator postanowił ukryć Boga tak, by nikt go nie mógł znaleźć. Zwołał radę. Ktoś zaproponował, by ukryć go między gwiazdami. Któregoś dnia zdobędę kosmos i znajdę go, odrzekł dyktator. Schowajmy go na dnie morza, zaproponował ktoś inny. Odpowiedź dyktatora była podobna. I wówczas stary mędrzec powiedział: ukryjmy go między ludźmi. To będzie ostatnie miejsce, gdzie mogliby go kiedykolwiek szukać. Często szukamy Pana Boga nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakich miejscach. On jest tak bardzo blisko. Jest w drugim człowieku, który jest obok Ciebie, który mieszka z Tobą w Twoim domu, w Twoim mieszkaniu. Dzieli może z Tobą pokój, może mieszka w Twojej koleżance z pracy, koledze ze studiów, koledze ze szkoły. Jest blisko, wokół nas, ale tak często nie dostrzegamy Pana Boga, który jest w każdym drugim człowieku. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.